Od 23 lipca 2021 roku przedsiębiorcy, którzy świadczyli usługi na rzecz muzeów i ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19, mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek. Wnioski mogą składać tylko w formie elektronicznej. Jeśli spełniasz warunki, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, złóż wniosek przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS. Aby to zrobić, musisz założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS. Wejdź na stronę www.zus.pl i zaloguj się do PUE ZUS. Na górze ekranu wybierz przycisk Zaloguj do PUE. Możesz zalogować się przy pomocy loginu i hasła, loginu gov.pl, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub bankowości elektronicznej. Ja zaloguję się przy pomocy loginu i hasła. Po zalogowaniu do PUE ZUS wybierz zakładkę Płatnik. Jest ona na górze ekranu. Następnie wybierz z lewego menu zakładkę Dokumenty i wiadomości i kliknij Dokumenty robocze, a następnie Utwórz nowy. Z listy dostępnych wniosków wybierz wniosek RDZM. Następnie kliknij Utwórz dokument. Pojawi się formularz wniosku. Formularz wniosku będzie częściowo wypełniony Twoimi danymi. Pobierą się one automatycznie z profilu PUE ZUS, w tym adres e-mail. Jeśli na profilu podałeś numer telefonu, będzie on również we wniosku. Zarówno adres e-mail, jak i numer telefonu możesz zmienić w ustawieniach konta lub we wniosku. Podaj adres do korespondencji. Zaznacz, że świadczysz usługi na rzecz muzeów. Przejdź na drugą stronę wniosku, klikając w zakładkę w górnym menu formularza elektronicznego Strona druga. Kliknij na strzałkę, aby rozwinąć listę i wskaż, za jaki miesiąc występujesz o zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Możesz wybrać maksymalnie 3 miesiące. Ja dla przykładu wybiorę lipiec i sierpień 2020 roku. Podaj swój kod PKD w oświadczeniu. Wybierz wielkość podmiotu. Ja dla przykładu wybiorę, że jestem mikroprzedsiębiorcą. Zaznacz, czy Twoja firma jest powiązana z innymi przedsiębiorcami. Jeśli wybierzesz tak, to podaj numery NIP tych przedsiębiorców. Kolejne numery NIP możesz dodawać przy pomocy przycisku plus minus. Zatwierdź listę przyciskiem Zatwierdź. Podaj datę utworzenia podmiotu. Możesz wpisać ją ręcznie lub kliknąć ikonę kalendarza i wybrać datę. Uzupełnij dane dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, kolejno przechodząc na stronę trzecią formularza. Ja dla przykładu zaznaczę takie dane. Podaj formę prawną podmiotu. Ja dla przykładu zaznaczę inna i wpiszę jednoosobowa działalność gospodarcza. Na stronie czwartej wskaż, czy Twoja firma otrzymała pomoc spoza ZUS, która rekompensuje negatywne konsekwencje ekonomiczne COVID-19. Jeśli otrzymałeś pomoc spoza ZUS, wpisz tak i uzupełnij wymagane pola. Ja dla przykładu wybiorę nie. Wybierz przycisk Sprawdź. System podpowie Ci, czy uzupełniłeś wszystkie wymagane pola. Jeśli poprawnie wypełniłeś wniosek, zapisz go, a następnie zamknij formularz. Aby wysłać wniosek, wybierz przycisk Wyślij. Zapoznaj się z oświadczeniem i je zaakceptuj. Kliknij OK. Wybierz, jak chcesz odebrać wiadomość zwrotną z ZUS na swoje konto na PUE lub pocztą. Ja dla przykładu wybiorę konto na PUE ZUS.
Wniosek możesz podpisać profilem PUE, profilem zaufanym ePUAP, podpisem osobistym, czyli tak zwanym e-dowodem lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ja dla przykładu wybiorę pierwszą z tych opcji. Na ekranie pojawi się komunikat, że wniosek został wysłany.